Usłyszałam szum wiatru i w świetle zobaczyłam Matkę Bożą. Matka Boża, jestem mamą. Nie spodziewałaś się mnie? Natuza, o tej porze nie. Matka Boża, ja nie mam rozkładu dnia. Ja tylko dotrzymuję obietnic. Cierpisz? Córko moja, świat nie jest światłem, ale ciemnością. Jezus musi się kimś posługiwać i wybiera tego, kto jest zdolny ofiarować się bez buntu. Nie wybrał cię z powodu jakiegoś upodobania, ale wybrał cię dla zbawienia ludzi. Kiedy cierpisz, a cierpisz stale, Jezus cierpi z tobą. Módl się za chorych, którzy nie akceptują swojego cierpienia. Ono jest darem Boga, a kto je przyjmuje z miłością, ten zasługuje sobie na niebo. Natuza, mamo moja, ja nie chcę, aby Jezus cierpiał ze mną. Ja od Jezusa chcę tylko przebaczenia moich grzechów i zbawienia świata. Matka Boża, co złego zrobiłaś? Masz jakieś skrupuły? Nie wystarczy ci ofiara z życia, aby zbawić twoją duszę? Jesteś wrzucona do miksera jak mięso, które ma być zmielone. Czy jest jakaś część twojego ciała, która by cię nie bolała? Buntowałaś się czasem przeciw Bogu? Jest wielu ludzi spragnionych przyjemności i bogactw, a ty przez całe życie byłaś spragniona cierpień z miłości. Miłości nie tylko do twoich dzieci, ale do całego świata. Czy sobie policzyłaś, ile spałaś w ciągu roku? 282 godziny. Ale Jezus dał ci siłę, by to wytrzymać. Takiż również przez dzień mówisz oczami i ustami. Czy to nie jest wolą Boga? Bardziej niż wolą jest to darem. Kto mógłby to wytrzymać, gdyby Jezus nie dał ci siły? Bo ty cierpiałaś zawsze i jeśli sobie policzysz, to jest to około 71 lat. Dopiero kiedy osiągnęłaś już pewien wiek, zrozumiałaś, że to wola Boża. Wcześniej nie mogłaś tego zrozumieć. Natuza. O, mamo moja, módl się do Jezusa, bo czuję, że nie daję już rady. Nie to, że nie chcę cierpienia, ale chcę umrzeć, aby objąć was wszystkich. Matka Boża. Córko, czyż nie obejmujesz nas stale? Ty nas obejmujesz sercem. Nie powinnaś przyzywać śmierci, która nie jest śmiercią, ale tylko przejściem. Wszystko jest ustalone przez Boga. Nie należy nigdy o to prosić. Ofiarując, zawsze prosiłaś o zbawienie ludzi. Oto czego chce Jezus. Dusze szczodre, jaką byłaś ty przez całe życie i Bóg przez ciebie zbawił wiele dusz, ponieważ On dał ci szczególny dar. Pokorę, miłosierdzie i miłość do bliźniego. Kiedy mówisz do ludzi, mówisz oczami, sercem i ogromną miłością. Oto dlaczego cię wybrał dla określonego planu. Natuza, matko moja, przebacz mi i powiedz to także Jezusowi, aby mi przebaczył, bo jestem niespokojna i wiele razy odpowiadam ludziom. Matka Boża, zawsze łączyła cię zażyłość z Jezusem. Dlaczego prosisz o to mnie? Do Jezusa nie wysyła się posłanników. On czyta ci w sercu. A poza tym, dlaczego masz żałować? Zapomniałaś, że Bóg ci powiedział, abyś głośno mówiła? Ty mówisz głośno z kim trzeba. To Jezus wkłada ci słowa w usta. Tym, co podoba się Jezusowi i mnie, która jestem mamą, jest to, że mówisz ludziom, idźcie w pokoju. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. To Jezus zawsze wkłada ci w usta to zdanie, ponieważ jest ono wsparciem dla tych, co cierpią na duszy i ciele. Ponadto Jezusowi i mnie podoba się to, że jesteś posłuszna we wszystkim, lecz zwłaszcza w szerzeniu wiary. Zawsze rozmawialiśmy o grupach modlitwy, ale do ciebie, córko, zawsze wolą Boga było, abyś nie rozumiała tego, co chciałam powiedzieć. Natuza, co to ma znaczyć, Matka Boża,
że nie byłaś specjalistką i nie byłaś przygotowana na to, czym jest wiara. Kochałaś mnie i Pana i wszystko, co Cię otacza, ale potrzeba było dużo czasu, aby zrozumieć wartość modlitwy. Natuza. Bo byłam głupia, bo byłam kretynką, bo nigdy nie chodziłam na lekcje katechizmu. Dlaczego? Matka Boża. To wszystko było i to wszystko jest w planie Boga. Natuza. Co masz na myśli? Czy chodzi o wieczerniki? Matka Boża. Tak, również o wieczerniki. Mnóżcie je stale, bo wieczerniki, jeśli są prowadzone z wiarą, są łańcuchem miłości. Jezus jest zadowolony. Jesteś rozmiłowana w młodych tak jak Jezus, bo Jezus i także ja pragniemy ich zbawić. Dzisiejsi młodzi są bardzo dobrzy, jednak są zepsuci przez niegodziwość człowieka. Możni stale ich wykorzystują do swoich interesów. Módlcie się i zachęcajcie innych do modlitwy. Dzieci moje, chcecie się zbawić z duszą i ciałem? Nie powinniście słuchać niegodziwości człowieka, który was wykorzystuje. Słuchajcie Boga, który mówi stale do waszego serca. Budujcie nowy świat pokory i miłości do bliźniego. Tego chce Jezus od was. Nie domaga się zbyt wiele od was, ale wy, moje dzieci, ignorujecie go. Jesteście dobrzy wewnątrz, ale Jezusa nie znacie. Opamiętajcie się, Jezus jest dobry i miłosierny. Jest przy was blisko, aby wam przekazać miłość. Ratujcie się, jeśli nie staniecie na skraju przepaści. Bierzecie narkotyki i wasze ciało staje się chore. Nie zdążycie zwrócić i potępicie się. Posłuchajcie rodziców, którzy chcą waszego dobra. Jezus kocha was, ale zostawił wam wolną wolę. Wybór należy do was. Jeśli chcecie żyć z Jezusem, będziecie żyć dobrze. Jeśli zaś wybierzecie niegodziwość, będziecie żyć źle na duszy i ciele. Kocham was. Jestem niebieską matką. Od czasu do czasu nie wymagam stale. Pamiętajcie, że Bóg istnieje. Jesteśmy przy was blisko i kochamy was. Jeśli mamie składacie życzenia imieninowe, przekażcie także mi, która jestem niebieską matką, pozdrowienie, które składa się z jednego zdrowaś Maryjo i jednego chwała Jezusowi. Natuza. Nawróć moje dzieci i całą moją rodzinę. Matka Boża, tylko Twoje dzieci. Natuza, cały świat i pobłogosław wszystko, co jest w tym domu. Matka Boża, tylko w tym domu. Ja błogosławię wszystkich i wszystko, również robaczki w ziemi. Natuza, czym jestem ja dla Jezusa? Byle czym, czy dobrą duszą? Matka Boża, dlaczego zadajesz mi to pytanie, skoro jesteś w nim rozmiłowana? Natuza, bo czuję, że się stale mylę. Matka Boża, to nieprawda. Jezus Cię kocha i wybrał Cię, kiedy byłaś jeszcze w łonie matki, jako ślepe narzędzie w Jego rękach i używa Cię do rozmawiania z ludźmi. Natuza, potem mi pobłogosławiła i znikła.